Cześć! Dzień dobry, kochani. W dzisiejszym odcinku zabieram Was na małą wycieczkę. Co prawda bardzo małą wycieczkę, bo dosłownie przejdę się, wiecie, kilometr, dwa w głąb lasu na taką polankę, gdzie może nie zjedzą mnie komary, a chciałem w dzisiejszym odcinku przedstawić Wam mój nowy plecaczek Shimoda Action X50, wersja druga. Zobaczcie, prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo zacnie. Kilka spraw poprawili względem wersji pierwszej. Troszkę zaciągnęli z wersji Explore V2. Także naprawdę bardzo fajny, sprytny plecaczek. 50 litrów, rozszerzane do 57. No ale o tym pogadamy za chwilę, jak Wam pokażę, co w takim plecaku ja spakuję, jeśli wybierałbym się, powiedzmy, w polskie Tatry na 2-3 dni, czy w Alpy, w Dolomity. Oczywiście z założeniem, że nocuję na przykład w schronisku, albo ewentualnie zabrałbym ze sobą małe biwi, czyli taką płachtę, w którą wrzuca się po prostu śpiwór i śpi się na podłodze. W takiej konfiguracji też byśmy się tu zmieścili, także spokojnie moglibyśmy się zmieścić i zabrać właśnie na taki kilkudniowy trekking. No, ale najwygodniej byłoby po prostu spać i w dużej części stołować się w schroniskach. Także ten plecaczek właśnie do takich zastosowań będę miał w tym sezonie i dużo zobaczycie filmów i zdjęć ze mną właśnie w tym żółtym plecaku Shimody. Także dobra, idziemy szukać miejsca, gdzie Wam pokażę, co w takim plecaku ja mam, jak go pakuję i co ciekawego w tym plecaku możecie zobaczyć. Dotarliśmy na miejsce, w którym spokojnie mogę Wam pokazać, jak spakowałem tą żółtą Shimodę Action X V2, co w niej się znajduje w moim przypadku i jakie nowe, fajne rzeczy tutaj się znajdują. Także przejdźmy do tego plecaka i po kolei rozpakujmy go i zobaczmy, co tu się spakowało, co tu się zmieściło. Dobra, na początek mamy tutaj mój termos. Może być to termos, może być to butelka. Mniej więcej litrowa, dwulitrowa też się tu zmieści, jeśli to będzie plastikowa. Ja lubię nosić termos, bo lubię mieć czasem coś ciepłego do picia, szczególnie kiedy idę na wschód słońca, na przykład w góry. Termos się przydaje. Także termos tej bocznej kieszeni. Boczna kieszeń jest bardzo fajna, kochani, bo ta kieszeń jest chowana. Ją sobie tutaj odpinacie. Ja Wam pokażę z drugiej kamerki. Zobaczcie. Macie taką kieszeń, którą odpinacie sobie zaczepy. Te zaczepy wychodzą. I zobaczcie tą kieszeń. Chowacie sobie tutaj tą przestrzeń. Bardzo fajnie pomyśleli, bo dzięki temu jest bardzo modułowy ten, wiecie, plecak. Zastosowanie znajdzie naprawdę w wielu, wielu warunkach. No, trudno mi to pakować jest jedną ręką. W drugiej trzymam tutaj tą kamerkę, żeby Wam pokazać mniej więcej z bliska, jak to wygląda. Zobaczcie, zamykamy. Mamy elegancki plecaczek. Jeśli nie potrzebujemy tutaj nic nosić na boku, możemy go tak zostawić. Dodatkowo mamy tutaj kieszeń. Zobaczcie, rozpinana kieszeń cała. Tu właśnie znajduje się ten nasz pouch, w którym sobie możemy właśnie przenosić czy butelkę, czy tutaj ewentualnie statyw. Ja teraz statyw mam tam, który nagrywa nas, także nie pokażę Wam tego statywu. Tutaj, jeśli byśmy nie przenosili właśnie, powiedzmy, statywu czy jakiejś butli, możemy po pierwsze odmontować sobie tą kieszeń i wtedy tutaj mamy po prostu dodatkową kieszonkę,
której możemy sobie przenosić jakieś filtry albo inne dokumenty czy coś takiego, jak kto woli. Ja przeważnie w takim plecaku zawsze tutaj noszę albo butelkę, albo statyw, także co kto woli. Ja tą kieszeń po prostu zostawiam wyjętą, bo będę tutaj też z powrotem szedł razem z butlą moją, z moim bidonem do picia. Także tutaj sobie wkładamy te paski, które mamy tutaj zabezpieczające. One świetnie będą trzymały tutaj tą boczną część. Stara wersja nie miała tych odczepianych kieszeni. Teraz te kieszenie są odczepiane. Możecie je tutaj odczepić sobie. I od spodu macie mocowanie, które pozwala Wam zaczepić tą kieszeń też tutaj na tym bocznym pasie biodrowym, żeby przenosić powiedzmy tutaj jeszcze jakąś butelkę z piciem, albo ewentualnie moglibyście przenosić też tutaj sobie jakiś dodatkowy obiektyw z przodu, mały, czy jakieś dodatkowe akcesoria, jedzenie, co byście tylko sobie chcieli. Możecie też takie dodatkowe pouche sobie po prostu dokupić przy modzie, mieć oprócz tych dwóch bocznych jeszcze dodatkowo jeden czy dwa na pasie, jeśli macie taką potrzebę do przenoszenia rzeczy. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Z drugiej strony mamy podobną kieszeń. Też w tej kieszeni tutaj mamy taki sam pouch, taką samą, wiecie, kieszeń na przenoszenie statywu. W moim przypadku akurat z tej strony jest statyw. Otwórzmy sobie te mocowanie i pokażę Wam, jak ta kieszeń wygląda w środku. Ta kieszeń jest troszkę inna. Zobaczcie. Otwieramy sobie. Tutaj mamy też dostęp do wewnętrznego core unita, do wewnętrznej przestrzeni ładunkowej na sprzęt foto. Jeśli chcecie, to ta ładunkowa część może się tu z boku otwierać i możecie mieć dostęp boczny do tego, ale ja z tego nie korzystam, także ta kieszeń jest dla mnie tylko i wyłącznie używana do przenoszenia, wiecie, statywu czy butli drugiej, w zależności od potrzeby. Nie korzystam z bocznego dostępu do aparatu. Można to zrobić, ale w moim przypadku jest to zbędne, także ja tą boczną kieszeń cały czas mam zamkniętą, a tutaj mam butelkę z wodą albo statyw. Dodatkowo, jeśli macie tutaj włożony statyw, dosyć długi, to potrzebujecie dodatkowego supportu, dodatkowego wsparcia, przywiązania tego statywu, żeby nie latał. Także oprócz tutaj ściągnięcia dolnej części statywu, macie dodatkowe tutaj pasy kompresyjne z dwóch stron, także możecie spokojnie sobie dłuższe jakieś przedmioty, które tu przenosicie, jak statyw, ściągnąć, żeby trzymały się idealnie do boku i nie latały podczas tego, kiedy, wiecie, chodzicie po górach. Dodatkową fajną rzeczą w plecakach Shimody jest boczna rączka. Ta boczna rączka, zobaczcie tutaj, może być zastosowana właśnie czy do przeniesienia plecaka w takiej walizkowej troszkę konfiguracji, gdzieś na lotnisku, do położenia go gdzieś, do, wiecie, podniesienia go w samolocie na górę. Bardzo wygodna rączka. Dodatkowo ta rączka może być zastosowana, jeśli macie taką walizeczkę. Wtedy to wchodzi pięknie na górę walizki. Możecie sobie po prostu zamiast nieść ten plecak na rollerze, go ciągnąć sobie na górze i on będzie zabezpieczony. Przejdźmy sobie teraz do górnej części plecaka i zobaczycie, jak w tej wersji Action X macie możliwość przenoszenia więcej niż tylko 50 litrów. Możecie tutaej zmieścić do 57 litrów. Zobaczcie, ta górna część jest otwierana w taki sposób rolowany. Rolujecie do przodu, kompresujecie i zamykacie sobie z tyłu. Zobaczcie, pokażę Wam na kamerze. Otwieracie sobie, robicie rolowanie do góry i macie dostęp do całego plecaka. Fajnie, bo Shimoda wyściółkę robi bardzo jasną, niebieską, także wszystko jest tu widoczne, jest bardzo jasno w środku, nawet w ciemnych warunkach, a dodatkowo, wiecie, ten niebieski kolor powoduje, że wszystko tu widzicie, nic Wam się nie zgubi. I co ja przenoszę? Ja mam dwie butelki z wodą, 750 ml. Dodatkowo mamy tutaj filtr do wody, przydaje się, jeśli jesteśmy w górach i są jakieś strumyki. Dodatkowo pokrowiec na przeciwdeszczowy też się przydaje. Mamy małą poduszeczkę pompowaną, przyda się do spania. Mamy małe raczki, takie nieduże, kolcami niedużymi, ale nawet latem, w czerwcu, w sierpniu, lipcu, w górach wysokich, takich w Dolomitach, po zacienionej stronie możecie spotkać jeszcze partie śniegu. Już nieraz takie spotkałem, także przydają się raczki. Mam mały ręczniczek. No i oczywiście mamy też mały śpiwór.
mały śpiwór, ale wytrzymuje do 0 stopni, bardzo fajny kumulus i do tego bielizna do spania, czyli merino koszulka i spodenki długie. Bardzo fajne merino, nie pachnie, także spokojnie można używać dosyć dłuższy czas. Zobaczcie, teraz po wyładowaniu tego, ile mamy tutaj przestrzeni, aż do samego tutaj core unita, do unita, w którym mamy nasze ważne rzeczy, czyli aparaty. I tutaj są też jeszcze kieszenie w środku. Ja w tej jednej kieszeni tutaj trzymam najważniejsze rzeczy, czyli mój portfel. W portfelu pieniądze, takie rzeczy tutaj mało dostępne, słabo dostępne, nikt nam nie ukradnie, także to jest też przydatna taka kieszeń jedna i druga z drugiej strony właśnie na przetrzymywanie takich rzeczy, które chcecie wiedzieć, w którym zawsze miejscu są w tym plecaku. Spakujmy sobie teraz plecak i pokażę Wam, jak spakowałem swój aparat i obiektyw, także za chwilkę wracam do Was. I górę rolujemy sobie do przodu 2-3 razy, dociskamy powietrze. I zamykamy z tyłu. Pięknie to wygląda. Moim zdaniem jest bajka. Dodatkowo fajną rzeczą jest to, że nie musicie za każdym razem, jeśli chcecie mieć dostęp do rzeczy w tej części, za każdym razem nie musicie otwierać tego rolowanego topu, tej góry. Możecie tutaj suwak sobie rozpiąć i dostać się tak samo do tej wody, czy na przykład do pokrowca przeciwdeszczowego. Spokojnie też bezpośrednio tutaj wykorzystując właśnie ten przedni suwak dający Wam dostęp do tej górnej części. Tu mamy przednią kieszeń, podwójną przednią kieszeń. Ona też tutaj ma paski mocujące, które pozwalają Wam przymocować tutaj jeszcze dodatkowe sobie elementy, na przykład narty, jeśli byście mieli takie swoje marzenie. Rozpinamy sobie suwak w dół. Tu mamy przednią część, ja tutaj trzymam przeważnie jakiś gaz pieprzowy, przydaje się, nie wiadomo co się w górach spotka, jakie dzikie psy czy coś pasterskie czasem może się przydać. Kurtka puchowa, bardzo fajnie grzeje, przydaje się w górach, szczególnie kiedy jesteście gdzieś na noclegu i robicie zdjęcia długo. Mam też tutaj, zobaczcie, kurtkę przeciwdeszczową, bardzo fajną, goreteksową kurtkę, bardzo mała, lekka. I dodatkowo oczywiście spodnie przeciwdeszczowe, takie w stylu kowbojskim zakładane na te spodnie, które już macie na sobie. Zobaczcie, tak wygląda ta kieszeń przednia. Mamy tutaj miejsce, też taką specjalną ukrytą kieszonkę na Apple AirTag, jeśli byście chcieli właśnie dla bezpieczeństwa, jeśli by Wam ktoś skradł taką Shimodę z rzeczami, to moglibyście troszkę jednak może ją znaleźć gdzieś w wykorzystaniu AirTaga. Macie tutaj też taką małą, oddzieloną przegródkę na laptopa, tableta, jeśli byście chcieli. Ja wykorzystuję to po prostu jako dwie osobne przegródki do ubrań. Macie tutaj dwie przezroczyste takie przegródki zamykane na suwak, w których ja trzymam po pierwsze powerbanka do ładowania swojej elektroniki, a w drugiej części ja trzymam tutaj jakieś kabelki, wiecie, pierdółki takie małe, nożyk, w którym mogę ewentualnie coś sobie uciąć. Także takie podręczne rzeczy. Zamykamy sobie te dwie kieszonki, spakujmy sobie ubranie z powrotem i zobaczymy, co jest z tyłu. Pokazałem już Wam, co mam w górnej części plecaka. Pokazałem, co trzymam tutaj w tej przedniej kieszeni. Teraz przejdźmy do tej najważniejszej części, czyli do części sprzętowej. Odłączamy sobie tutaj taki magnetyczny klipsik, który trzyma bardzo fajnie boczne mocowanie. Bardzo fajnie to działa, zobaczcie, na magnes, pyk, samo się zapina, bardzo łatwo, potem przeciągacie w bok i już jest rozpięte. Dobra, otwieramy sobie tylną część, pyk, klapa otwiera nam się na bok, bardzo fajne, wygodne to jest, bo jeśli jesteście w górach, rano na wschodzie, macie mokrą podłogę, mokrą trawę, kładziecie sobie plecak na tamtej części, która Wam nie przeszkadza, bo nie brudzicie sobie tutaj przedniej części, tylnej części, przepraszam, plecaka, którą potem macie na plecach. To też Wam się otwiera na bok, wtedy z tej części możecie sobie i dronem wystartować ewentualnie, czy ewentualnie właśnie z zamkniętego plecaka położonego możecie w tym miejscu sobie drona postawić i wystartować nim bez problemu. Dobra, co znajduje się w mojej środkowej już części plecaka? Po kolei. Tutaj mam zestaw Rode, czyli zestaw mikrofonów, którym nagrywam teraz ten film. Dodatkowo mam tutaj pokrowiec na kamerkę DJI Action, którą właśnie teraz trzymam w ręku. Tutaj mały taki kieszonka, taka torebka z różnymi akcesoriami, przeróżnymi akcesoriami, wiecie, zapasowe baterie,
dodatkowe jakieś chusteczki do czyszczenia, śmigiełka, mocowanie do filtrów, no troszkę takich, wiecie, mocowań, różnych kabelków, różnych dodatków. Znajdą się tutaj też cztery moje filtry. Główne, podstawowe filtry to jest tutaj ND, od ND2 do ND400. Dodatkowo mam tutaj ND1000, bardzo fajny filtr mist, 1/8, rzadko używany, i polaryzacyjny filtr. Także ten najbardziej polaryzacyjny i ND się przydają, reszta to są małe dodatki. Trzymam też tutaj moje mocowanie do aparatu L-bracket. Zakładam je tylko kiedy potrzebuję. Mały statywik, jakbym potrzebował dodatkowo zrobić sobie timelapse, na przykład telefonem, podczas kiedy sobie aparatem robię zdjęcia. Obiektyw Tamron 17-28 f2.8, bardzo fajny, szeroki, bardzo świetnie się nadaje. I dodatkowo jako uzupełnienie mamy drugiego Tamrona, który założony jest na body. W tym przypadku jest to A7 Mark II, ale przeważnie biorę swojego marka trzeciego wraz z tym Tamronem 28-200. Dobra, stawmy sobie go na bok. I dodatkowo zostało nam tutaj cały zestaw DJI Mini 3 Pro, czyli dron, dodatkowe baterie z ładowarką, no i kontroler RC z wyświetlaczem. Bardzo fajny dron, bardzo fajny wyświetlacz. Nie trzeba podłączać telefonu, także korzystam z tego właśnie czy do kręcenia samego siebie gdzieś w górach, czy ewentualnie do robienia zdjęć, bo zdjęcia w górach oczywiście uwielbiam, bo są rewelacyjne. Możemy naprawdę zrobić fajne ujęcia, których normalnie się nie da. Dobra, pakujemy sobie to z powrotem. Zobaczcie, jest tego miejsca tutaj naprawdę sporo i co najważniejsze, te rzeczy tutaj, uwierzcie mi, są bezpieczne. One naprawdę tu są bezpieczne. Jeśli wszystko jest dobrze położone, wszystko jest oddzielone, to te rzeczy przetrwają tu naprawdę wiele. Uwierzcie mi, miałem już z podobną konfiguracją wypadek, tylko z innym plecakiem Shimody. Była to seria Explore. Spadłem w górach na Teneryfie kilka metrów, 4-5 metrów, robiąc fikołka, lądując na kamieniach. I nic sprzętowi się nie stało, mimo że plecak delikatnie oberwał od kamieni ostrych, oberwał troszkę od kaktusów, ale nic się nie stało. Sprzęt cały w środku przetrwał. Pogadajmy teraz troszkę o szczegółach tego plecaka. Zobaczcie, macie tu bardzo fajny tył, bardzo miękki, bardzo fajnie leżący na plecach, fajnie rozprowadzający tą masę plecaka tutaj Wam na plecy. Dodatkowo macie pas biodrowy. Pas biodrowy, który jest bardzo fajny. Ten w tej wersji 50 litrów, 30 i mniejszych jest troszkę cieńszy. W wersji 70-litrowej, którą też posiadam, jest ten pas troszkę większy, troszkę grubszy. Jeszcze bardziej taki, wiecie, wytrzymały na wielkie obciążenia. W tym przypadku myślę, że jest wystarczający. Zawsze możecie po prostu dokupić taki mocniejszy pas. Ale ten naprawdę zdaje egzamin. Dodatkowo na pasie macie mocowanie tutaj ewentualnie na jakiś czekan, na jakieś dodatkowe akcesoria. Przy wspinaczce możecie potrzebować ewentualnie. Tu możecie sobie zaczepić, tu możecie też sobie wpiąć po prostu statyw, jak przechodzicie na chwilę. Bardzo wygodne, dwa mocowania. Dodatkowo takie małe kieszonki na jakiegoś batonika albo na jakieś śmieci, które powstają podczas trekkingu. Fajną rzeczą w tych plecakach jest też to, że macie tutaj dwie rączki. Macie tą górną rączkę, ale też i dolną rączkę. Możecie nawet otwarty plecak w górach, jeśli jesteście na zdjęciach, macie, powiedzmy, otwarty plecak, przenosicie się parę metrów dalej i chcecie z otwartym plecakiem przejść, możecie to spokojnie zrobić, łapiąc cały plecak w ten sposób i go przenosząc bardzo wygodnie i sprawnie. Bardzo fajnie pomyśleli, że ta dolna tutaj rączka się znalazła. Tak jak już wspominałem, boczna rączka jest rewelacyjna też do przeciskania się gdzieś w jakichś jaskiniach, kiedy musicie ten plecak gdzieś nieść przed sobą. Bardzo wygodne. Myślę, że warto też nadmienić, że cały ten pas biodrowy jest demontowany. Możecie go sobie wyciągnąć, jeśli przenosicie ten plecak w lżejszej konfiguracji, takiej jednodniowej. Nie potrzebujecie jakiegoś supportu większego i chcecie, żeby plecak był troszkę, wiecie, mniejszy, lżej wyglądał. Wtedy możecie ten pas biodrowy sobie tutaj wyciągnąć. On jest przyczepiany w środku na rzepę, także nie ma większego problemu. Górne paski też możecie dostosować sobie w czterech rozmiarach, od S, M, L do XL. Także każdy
dostosuję sobie ten plecak do swoich potrzeb, do tego, jaki ma kształt ciała, jaką ma wysokość i będzie w bardzo wygodny sposób mógł przenosić, no jednak dosyć spore kilogramy, które w takim plecaku się znajdą. Dodatkowo warto wspomnieć, że cały plecak jest wykonany z takiego materiału, który jest odporny na wodę. Ten materiał, oczywiście jak każdy materiał wodoodporny, bryzgoodporny, trzeba dbać, także co jakiś czas warto takim płynem go spryskać, przetrzeć, żeby nadal ta warstwa wodoodporna była dosyć spora. Na takie zwykłe, delikatne opady deszczu, jeśli Wam troszkę pokropi, spokojnie ten plecak da sobie radę. Wszystkie zamki tutaj, suwaki są zrobione przez firmę YKK. Bardzo fajna firma, która robi naprawdę rewelacyjne suwaki. One są wszystkie bryzgoodporne, deszczoodporne, także mniejsza mżawka spokojnie ten plecak Wam wytrzyma. Jeśli nie, macie oczywiście pokrowiec przeciwdeszczowy, który Wam zabezpieczy cały ten plecak. Dodatkowo górna część tutaj plecaka, ta oraz ta spodnia, na której stawiacie sobie plecak, są wykonywane z mocniejszego materiału, który jest bardziej odporny na różne przetarcia, na różne zarysowania. A to po to, żeby po pierwsze spód nie zniszczył się tak szybko, jeśli ten plecak, wiecie, stawiacie, przecieracie, o tak jak ja, po podłodze, wtedy ten plecak jest odporny właśnie na takie rzeczy, a ta górna część jest po to odporna, że tutaj możecie sobie przytroczyć, powiedzmy, jakiś czekan, możecie tu przytroczyć sobie jakieś raczki dodatkowe, nie porysują Wam, nie podrą Wam tego materiału. Cały materiał jest bardzo fajnie odporny, jeśli Wam się ubrudzi ten plecak, wystarczy wilgotna szmatka, żeby go przetrzeć i jest cały czysty jak nowy z fabryki. Dodatkowo, jeśli chodzicie po górach i potrzebujecie na przykład posiadać kask w wyższych górach czy dolomitach, kiedy no, dużo kamieni może Wam spaść na głowę, bo szlaki są dosyć, wiecie, na stromych zboczach i ktoś może iść wyżej i kamyki spadające na Was mogą Wam zrobić dużą krzywdę. Spotkałem się już z takim przypadkiem, będąc żoną też w dolomitach, na dosyć łatwej trasie, gdzieś z samego rana, kiedy macie dosyć duże zmiany temperatury, kamień jeden się gdzieś ukruszył i spadł jej, uderzył ją w ramię. No, miała dużego siniaka, szczęście nie dostała w głowę, ale od tego momentu wiem, że kask w górach to nie jest tylko zabawa, to jest też potrzebna sprawa. Także dostajecie specjalne mocowanie do kasku, który możecie przyczepić na tej części. Wpinacie sobie tutaj specjalne mocowanie z takim małym pokrowczykiem, który dociska tutaj kask, także na zewnętrznej części możecie sobie przypiąć kask, który będzie z zewnątrz plecaka, nie zajmuje Wam miejsca w środku, a nie musicie go cały czas na głowie nosić, jeśli idziecie po płaskim, prostym szlaku, gdzie nie jest wymagany kask i nie jest potrzebny, a w górach, kiedy macie już stromsze podejścia, kiedy kask może Wam się przydać, wtedy możecie ten kask sobie założyć, a bezpiecznie go przenosić w innych momentach na tyle plecaka, nie marnując po prostu miejsca w środku. Plecak też oprócz tej kieszeni, którą Wam tu pokazywałem w środku na laptopa, ma też kieszeń na laptopa tu w środku. Troszkę ją przeoczyliśmy wcześniej, ale jeśli otworzymy tą część plecaka, to po otwarciu plecaka zobaczcie, tutaj mamy kieszeń, w której spokojnie zmieścicie laptopa MacBooka Pro 16, tego nowego, spokojnie wejdzie. Wejdzie też tablet, ja tutaj przeważnie, jeśli chodzę w góry, czy robię takie trekkingi, zabieram ze sobą tablet, bo czasem znajduje się jakiś fajny czas wolny, w którym mogę po prostu sobie popracować, wtedy mogę sobie zgrać zdjęcia i zacząć już edycję w Lightroom Mobile na swoim tablecie i kiedy wrócę do domu, już mam te zdjęcia częściowo obrobione, już mam jakiś pomysł na nie wcześniej zaaplikowany. Dodatkowo w plecaku tym macie dwie kieszenie tutaj, na tych pasach ramiennych. Jedna, która pomieści sporych rozmiarów butelkę, jest rozszerzana, jak widzicie. Tutaj możecie wsadzić butelkę. Ja tutaj trzymam przeważnie mały statyw z swoją kamerką Action Cam DJI, którą nagrywam właśnie teraz siebie. Ją tutaj sobie wkładam, mam ją zawsze pod ręką. Możecie tu trzymać też jakąś, wiecie, jedzenie, jakieś batony, cokolwiek tylko macie potrzebę. Możecie też trzymać małą butelkę z wodą. Drugą kieszeń tutaj, po tej stronie macie dosyć sporych rozmiarów. U mnie tu jest iPhone 13 Pro. Ponoć mieści się tuż ta wersja Pro Max, ale jeśli się mieści, to musi być tu bardzo, bardzo jej ciasno. Myślę, że spokojnie tutaj, tak jak na mój telefon jest bardzo wygodny, ta kieszeń
jest delikatnie tutaj miękka, także ma troszkę takiej pianeczki ochrony. Ja też proponuję wyświetlaczem brać ją, telefon wkładać tutaj do piersi. Wtedy nawet jakiś upadek nie spowoduje uszkodzenia raczej waszego telefonu. Będzie on bezpiecznie zapięty. Macie tutaj regulowany jeszcze pasek boczny, który pozwala tutaj lepiej trzymać się tym pasom tutaj ramiennym. No i tak to wygląda. W dzisiejszym odcinku, kochani, to już byłoby tyle. Mam nadzieję, że przedstawiłem choć troszkę wam ten plecak. Nie jestem jakimś wielkim, wiecie, opowiadaczem o sprzęcie. Raczej wolę korzystać ze sprzętu niż o nim opowiadać, ale wiem, że dużo osób z was po prostu pisze do mnie, pyta o różny sprzęt, także pomyślałem, że czasem muszę wam też przedstawić jakiś sprzęt, zrobić małą recenzję, opowiedzieć, co o tym sprzęcie sądzę, żebyście wy też mogli na podstawie moich doświadczeń zdobyć dobry zakup. Co mogę powiedzieć? Jeśli kupicie jakikolwiek plecak Szymody, to na pewno nie będziecie tego żałowali. Ja posiadam już 3 plecaki, wszystkie kupione za własne pieniądze. Jak ktoś wie, ile kosztują plecaki Szymody, to wie, ile to jest pieniążków. Nie jest to na pewno tani plecak, ale mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że nie żałuję ani złotówki wydanej na ten plecak, ani na 2 pozostałe plecaki, które mam. Mam jeszcze Action X70, bardzo duży, czarny, wielki plecak, który właśnie wykorzystuję też do trekkingu w górach, ale w momencie, kiedy planuję też spać w górach pod namiotem, tam się mieści troszkę więcej rzeczy, jednak mieści mi się tam spokojnie namiot, karimata. Mam troszkę wtedy większe wymagania, jeśli idę na 2-3 dni i nie będę korzystał w ogóle z żadnych schronisk, także potrzebuję zabrać dużo jedzenia, zabrać kuchenkę jeszcze, także jest to troszkę inny setup. Tutaj też spokojnie bym jeszcze mógł spakować kuchenkę, trochę jedzenia, także jeden dzień pod chmurką, jeśli byśmy spali w biwi czy 2, też spokojnie da się w 50 spakować, jeśli ją troszkę rozszerzymy na górze. Mam też Explore 30, taki mniejszy plecak, który używam właśnie tutaj w mojej Puszczy Kampinoskiej do przechadzek, do przejażdżek rowerowych. Wtedy mam tam i plecak, mam troszkę jakiegoś, wiecie, sprzętu w plecaku elektronicznego, aparaty, kamerkę do nagrywania. Mam też tam spokojnie jakąś kurteczkę, jakąś bluzkę na zmianę w razie, jakbym potrzebował długą, krótką, jakieś krótkie spodenki, troszkę picia, jedzenia, takich parę pierdół, które przydają się czasem mieć pod ręką ze sobą. I ten plecak 30 litrów spisuje się do takich krótkich wycieczek świetnie. On też świetnie mi się spisał podczas wyjazdu do Wenecji kilkudniowego, ale ta 50 ma ten plus, że mieści się w Wizerze tak, wiecie, na styk. Jeśli udacie, wchodząc, mając priorytet oczywiście na pokład, że ona jest lekka, to spokojnie wejdziecie. Ten zestaw teraz, tak jak mówiłem, waży 15 kg, to już jest troszkę przegięcie, jeśli wchodzicie na pokład. Mogą wam go spróbować zważyć, ale jeśli nie będziecie szli z nim tak i dobrze zastosujecie kilka technik, wiecie, maskowania plecaka, to spokojnie z takim plecakiem, oczywiście nie rozszerzonym topem, tylko tą górą dociśniętą jak najbardziej płasko, żeby nie był za duży, bez dodatkowych bocznych kieszeni, spokojnie na pokład też się da wejść, a ewentualnie jak już dojedziecie na miejsce, gdzie będziecie lądowali, możecie sobie go rozszerzyć, dodabrać trochę nowych rzeczy i iść sobie gdzieś na jakiś trekking, jeśli byście chcieli. Dobra, dzięki wielkie, kochani, za wysłuchanie tego wywodu do końca. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten plecak. Ja jestem nim zachwycony. Dla mnie bajka kolor. Świetnie mnie widać z daleka, wszędzie. Fajnie wygląda na zdjęciach, co też jest ważne, jeśli, wiecie, chodzę po górach, robię sobie sam zdjęcia, to chcę też fajnie na tych zdjęciach wyglądać. Ten kolor dla mnie jest rewelacyjny. Nie jest za jaskrawy, ale jest taki wyrazisty. Ja lubię ostatnio wyraziste kolory, nie wiem dlaczego, może to przez mój wiek, ale lubię się wyróżniać troszkę z tłumu, lubię być troszkę inny. I ten plecak to właśnie zapewnia. Zapewnia mi wygodę, komfort i elegancję. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, a w komentarzu napiszcie, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o tym plecaku. Czy chcielibyście może zobaczyć porównanie z większą wersją Explore 70, a może z mniejszym plecaczkiem jakimś takim, wiecie, 30-litrowym. Napiszcie w komentarzu, co macie za uwagi do tego plecaka, jakie macie pytania. Postaram się na wszystkie odpisać, odpowiedzieć, ewentualnie nagrać jakąś dodatkową recenzję tego plecaka. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!